Także ja i moje koty witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że będą kontrole inspekcji pracy w sklepach handlowych i innych, wielkich, małych. Jeśli pracujecie w sklepie, to się nastawcie na to, że będziecie na pewno przepytywani, bo tak działa inspekcja pracy. Jeśli was nie przepyta, to na pewno będzie sprawdzała wasze umowy i rachunki. Jeśli prowadzicie sklep, zacznijcie się już przygotowywać, bo przygotowanie się na inspekcję pracy wymaga naprawdę dużo czasu od przedsiębiorcy, bo trzeba zebrać wszystkie umowy i tak dalej, i tak dalej. Także zaraz sobie to wszystko omówimy. Zapraszam serdecznie. No i tak, znamy każdy z was na kogoś, kto pracuje w sklepie. Na pewno poznaliście kogoś, kto prowadzi sklep, kto ma sklepy w ajencje typu Żabki czy Biedronki, bo Biedronki też są w Polsce w ajencje brane. Ja znam masę takich osób i naprawdę na podstawie ich wydarzeń jestem w stanie powiedzieć, że te kontrole faktycznie powinny być chyba trochę częściej, nie? Jak podaje Business Insider, przestrzeganie zakazu handlu, dotrzymywanie umów oraz warunków pracy między innymi, to mają objąć kontrolę Państwowe Inspekcji Pracy, które w 2022 roku będą nakierowywane na branżę handlową. Kontrole mają dotyczyć zarówno sklepów wielkopowierzchniowych, jak i małych i placówek. Ja myślę, że największe patologie odbywają się w sklepach, które są wzięte w ajencje. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo, to najciężej pracuje się chyba w takich sklepach ludziom. Bo znam osoby, które pracują nie w ajencji, tylko w dużych marketach, które są bezpośrednio prowadzone przez daną firmę i generalnie są zadowoleni. Miałam znajome, które pracowały w Biedronce w ajencji, to jakiś kosmos, i bardzo starały się, żeby przejść z Biedronki z ajencji do Biedronki zwykłej, bo tam były lepsze zarobki, bo tam dostawali paczki, bony, tak? No wszystkie takie dodatki się im liczyły, a w ajencji nie. Mało tego, przywieźli tira biedronkowego do Biedronki w ajencji. Nie ma ich dużo, tych Biedronek, bo nie pamiętam kiedy sprawdzałam, ale jakiś czas temu sprawdzałam, to w całej Polsce było 64, były 64 Biedronki wzięte w ajencję, co moim zdaniem bardzo, bardzo fajny pomysł na to. Myślę, że nawet lepiej wziąć sobie Biedronkę niż Żabkę, bo można z tego wyciągnąć więcej kasy. A wyobraźcie sobie teraz, że jest dużo PKP, tych budynków PKP, gdzie mamy peron i one są rozbudowane i w wielu miastach są praktycznie puste. I otworzyć taką Biedronkę na PKP, która wtedy może być czynna w niedzielę, ja nie podpowiadam, ale jakby ktoś chciał, to myślę, że to super pomysł, nie? I wtedy jest otwarta legalnie, tak jak u mnie na dworcu też mam Biedronkę, do której mogę chodzić co niedzielę, jednakże są kolejki takie, że nigdy tego nie robię, już przeboleję tę stratę z Biedronki. I tak, pracownicy, którzy pracują na kasie, jak mamy na przykład, nie wiem, powiem wam na poszczególnych sklepach, nie? Bo to wiem. Nie wiem, jak to wygląda w całej branży handlowej, ale na poszczególnych sklepach, jak na przykład Żabka. No to inspekcja pracy po wynikach nie sprawdzi tego, ile kto ma zrobionych nadgodzin, czy ktoś powinien pracować w takim systemie, a nie innym. Dlaczego? Bo wygląda to tak. Przychodzi sobie pani do pracy, pani kasjerka, loguje się na kasę o 6, o którejś tam się wylogowuje. Przychodzi kolejna, zalogowuje się i o którejś się wylogowuje. Ale to, że ona jest wylogowana, oznacza, że jej teoretycznie w pracy nie ma, no bo Żabka sprawdza takie rzeczy i nie pozwala na to, żeby pracownik pracował albo przychodził z drugiej zmiany, szedł na pierwszą, nie zaloguje system takiej osoby. Więc Żabka jako Żabka dba o takie rzeczy i nie ma możliwości, żeby agent, który Żabkę najmuje, posadził kogoś tak, że pracuje druga, pierwsza, nie? Bo nie ma takiej możliwości. Z drugiej zmiany nie wejdziesz na pierwszą zmianę i tyle. Ale jeśli przyjdziesz z koleżanką, to koleżanka się zaloguje, a ty musisz wykładać towar i chodzić i nosić i dźwigać. Dalej pracujesz i tak dalej. Tylko że na kasie zalogowany jest ktoś inny. I teraz tak, dopóki to nie przeszkadza obu stronom, to mnie to nie obchodzi. Nie? Gorzej, jeśli mamy sklep i to jest, nie wiem, jedyny sklep na wsi i to jest jedyna praca możliwa dla wykonywania dla danej kobiety, bo nie ma samochodu, nie ma możliwości dojazdu do miasta na przykład, ma dzieci, które chodzą do szkoły i tak dalej i gdzieś to zmianowo jej pasuje, no to ona się nie może wychylić za bardzo, że jej to nie odpowiada.
to bo przecież na jej miejsce zatrudnią sobie kogoś innego i ona straci tę pracę. Więc w momencie, kiedy jedna strona jest poszkodowana, to już pojawia się problem. Business Insider napisał również o wyładowywaniu towarów i tak dalej. W Żabce jest tak, że faktycznie w tych Żabkach, co ja znam, i znam wielu właścicieli Żabek, i z reguły bierze się kogoś do pomocy i ten ktoś wyładowuje ten towar. Nie robię tego kasjerki. Oczywiście nie zaręczę tutaj za wszystkie Żabki, bo co Żabka, to inny właściciel, więc tutaj nie mogę za każdego mówić, ale znam kilku i kilku tak robi. Tak to mniej więcej wygląda, ale jeśli chodzi o Biedronki w Ajencji, to przykład znam z życia, gdzie jedna osoba musiała wyładować całego tira biedronkowego, tego zielonego. I to kobieta, gdzie w przepisach BHP jest, że kobieta może dźwigać do iluś tam, mężczyzna do iluś tam i w ogóle no wyładujcie sobie całego takiego tira na notce w Biedronce. No, jest to wykorzystanie człowieka, wykorzystanie jego możliwości już chyba tak do cna. Tak, jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w latach poprzednich, szczególna uwaga zostanie skierowana m.in. na prace transportowe, respektowanie obowiązujących norm w zakresie ręcznego przemieszczania ciężarów, to właśnie to, o czym mówię, że to jest w ogóle nieprzestrzegane w większych marketach, magazynowanie, bezpieczeństwo eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych, stan oraz wyposażenie obiektów i pomieszczeń pracy, a także zaplecza socjalnego. Zaplecza socjalne też często wołają o pomoc, bo nie są zapleczami socjalnymi, tylko pomiędzy skrzynkami stoi czajnik. Nie, że można sobie zrobić kawę, herbatę, ale jak się tam dostać, to nie za bardzo wiadomo jak, bo nie ma gdzie kłaść tych skrzynek. Zresztą, no, kto pracował w sklepie, ten wie, że zależy też od lokalu, ale w niektórych lokalach to się dzieją rzeczy straszne. Nawet nie ma możliwości, żeby się przebrać, żeby cię nikt nie widział, no bo nie ma takiej szatni, bo często jest tak, że szatnia to jest też pokój socjalny magazyn na skrzynki właśnie po piwach. W ogóle koło mnie jest Biedronka, w której klienci zgłaszali do inspekcji pracy, że dzieje się tam źle. Ja nie wiem, czy ta Biedronka jest w Ajencie, czy nie, bo nie sprawdzałam, ale wyobraźcie sobie, że były upały po 30 stopni, a oni w Biedronce nie mieli klimatyzacji, tylko gdzieś na górze mieli porozkładane takie wiatraki. I tak, Biedronka jedna z mniejszych, jakie widziałam, że jak stoi się przy kasie, to się stoi już przy nabiale, wiecie, nabiał zawsze jest ostatni. I ci ludzie byli tam wykończeni. Ja stojąc w kolejce, to mi aż było słabo, było tak duszno, było tak gorąco i ci ludzie musieli siedzieć na kasie tam po ileś tam godzin, bez klimatyzacji. Ja sobie pomyślałam, że ci ludzie tam muszą pracować w tych mundurkach jeszcze specjalnych, bez klimatyzacji, to był jakiś żart. I widziałam, że klienci sami zgłaszali tę Biedronkę do inspekcji pracy, dlatego że ci ludzie pracowali w warunkach makabrycznych. To samo ze sprzętem. Bardzo dobrze, że inspekcja pracy też się tym zajmuje, bo największy problem, jaki zauważyłam, to chyba są lodówki w sklepie. Przecież lodówki przechowują żywność, która powinna być w odpowiedniej temperaturze. Później kupujemy my i się trujemy, bo towar był źle przechowywany. Ale do kogo mamy pretensje? No do tego, kto wytworzył to jedzenie, a nie do tego, kto je przechowywał później, nie? Bo one przecież wcale nie musiały być zepsute wychodząc. No kupimy, nie wiem, spleśniałe pierogi, to mamy problem do pierogów firmy takiej, a nie do Biedronki, gdzie lodówka przez 2 dni nie chodziła, bo zapomnieli jej zamknąć. W ogóle wiele razy widziałam, że lodówki to w ogóle się nie zamykały, jakieś takie połamane, wiecie. Nie wiem, czy to się musi zamykać, czy nie. No, są lodówki, które nie mają drzwi, więc zakładam, że one nie muszą. Ale są lodówki, które mają drzwi, więc jeśli je mają, to chyba po coś, nie? Żeby utrzymywały daną temperaturę produktów. Tak myślę. Mamy bardzo dużo niedociągnięć, jeśli chodzi o sklepy i bardzo dużo niedociągnięć, jeśli chodzi o zatrudnianie ekspedientów, sprzedawców w sklepie. Tutaj pojawia się problem, dlatego że właśnie w modę weszło to branie takich sklepów w ajencje. I branie takiej Żabki w Ajencie, czy innego Carrefoura, Express i tak dalej, no mamy dużo już tych sklepów, korzysta z takiej możliwości i z reguły to wygląda tak, że to są ludzie bez doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, w zarządzaniu zespołem. Tacy ludzie biorą sobie taki sklep w Ajencie, przechodzą jakieś szkolenie kilkumiesięczne, co tam dają im wykłady, no kto mądrzejszy to zrozumie, kto nie mądrzejszy to jak nie zrozumie, to i tak go nikt nie sprawdzi. Generalnie zawsze mają kogoś nad sobą, jakiegoś tam wysłannika z danej firmy, czy tam ten Carrefour Express, czy ta Żabka, czy tam inne, co się bierze, jakieś ABC i tak dalej. Mają kogoś nad sobą, kto nadzoruje ich finanse, ich pracę, jednakże to są ludzie, którzy najczęściej pracowali w takich sklepach i stwierdzili, że wezmą to na klatę i otworzą coś własnego. Fajnie, że można się tak rozwijać. Ja to popieram. Jeśli nie boicie się żerantów, nie boicie się
długów, macie łeb na karku, wiecie, że trzeba płacić ZUS-y, składki i tak dalej, super. Tylko że zakładając taki sklep, nikt nie patrzy na to, że jest zazwyczaj w takim sklepie jest kilkuosobowy zespół. Zauważyłam, że ludzie nie potrafią zarządzać takim zespołem i tutaj może leżeć też problem, nie? Bo nie mają doświadczenia w zarządzaniu. Ja nie mówię, że trzeba skończyć studia jakieś. Znam przypadki, gdzie jak otworzono już Żabkę, no to już jest wielki pan. Kiedyś taką miałam sytuację, wiecie, pomagałam siostrze w Żabce, pomagałam jej wykładać towar. I przyszedł pan, który ma swoją Żabkę z żoną i ta żona mnie tak traktowała jak takie popychadło. To tylko o nich świadczy, nie? No ale jak mnie później wkurzyła, to już nie mogłam się powstrzymać, wiecie co? Bo ona ma Żabkę w jakimś tam miejscu, że znała właściciela Żabki, w tej, której wykładałam towar, to stwierdziła, że ona może sobie mną dyrygować i ja będę robiła wszystko, co ona mi każe. Obca baba, której nie znam. A baba pracowała w sklepie 10 lat, otworzyła sobie Żabkę, wzięła dwóch żerantów. Oczywiście już ta Żabka jest zamknięta, bo jej to nie poszło. Była okropna i wredna. Nie zakładam, że wszyscy, którzy otwierają sobie sklepy w INC są wredni i tak dalej. Ale tutaj właśnie warto się zastanowić, czy przypadkiem problemem nie jest to, że ludzie nie potrafią zarządzać zespołem, nie dlatego, że wiecie, są jacyś głupi, tylko dlatego, że po prostu nie mają w tym kierunku doświadczenia. Oni świetnie sobie radzą jako sprzedawcy, oni wiedzą jak zamówić towar, oni wiedzą jak go odebrać, oni znają się na całym zarządzaniu sklepem, jednak nie znają się na zarządzaniu zespołem. No, jeśli jesteś przedsiębiorcą i czeka cię wizytacja Państwowej Inspekcji Pracy, to wiedz, że musisz się na nią porządnie przygotować, bo to wcale sytuacja nie jest prosta i łatwa. Najlepiej w ogóle, jeśli jesteście właścicielami sklepów, musicie już zacząć gromadzić dokumenty, zbierać je od księgowych, zbierać wszystkie, jeśli macie umowę o pracę, bo jeśli macie umowy zlecenie, no to musicie tylko udowodnić tyle, że to są umowy zlecenie i że ludzie wykonują faktycznie tylko zlecenie na określony czas, żeby nie może być tak, że mają umowę zlecenie, a wykonują etat, no bo za to będziecie mieli karę, nie? Więc jeśli daje się zleceniówkę tylko dlatego, żeby płacić mniejsze składki czy coś, to już lipa, nie? I to jeszcze od tego roku, od nowego roku. Kolejna sprawa jest taka, że wszelakie listy, podpisywania obecności i tak dalej, to wszystko musicie przygotować do inspekcji pracy i to zajmie wam sporo czasu. Rada od cioci Ani, najlepiej układać wszystko datami i alfabetycznie. Kontrola wtedy przyjdzie szybciej, gładko, zajmie wam to dużo czasu, jednak jest to pomocne dla dwóch stron. A jak coś jest pomocne dla dwóch stron, to super w ogóle, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Więc najlepiej sobie to fajnie poukładać w segregatory, w koszulki, te dokumenty alfabetycznie, datami od najstarszej do najnowszej. Tak przygotowane dokumenty dać inspektorowi. Powiem wam, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale mam nadzieję, że jeśli zrobicie to porządnie, rzetelnie, poukładacie wszystko ładnie i ładnie zapodacie, to wierzę w to, że wielu z was nie będzie miało żadnych problemów. Jednak ci, którzy nie stosują się do wytycznych inspekcji pracy i po prostu ściemniają, wykorzystują pracowników, no to muszą się liczyć z tym, że kary są. Kary są bardzo duże, więc no nie wiem ile lat wstecz sprawdzają dokumenty. Może będzie gdzieś napisane. Nie jest napisane przynajmniej na Business Insider, ale jeśli kogoś to interesuje, to warto wygooglać takie rzeczy. Ilu lat będzie dotyczyła kontrola? Czy ta kontrola będzie dotyczyła od początku do końca? Czy 2 lata do tyłu, bo tam zauważyli nieprawidłowości? Czy tylko... No dzisiaj mamy jeszcze 2021, więc czy tylko tego roku? Czy jak to będzie wyglądało? Bo jeśli to będzie dotyczyło 2 lat wstecz, to zatrudnialiście pracowników po drodze, nie wiem, 45, no bo to lata, no to wiecie, pracownicy czasami się wymieniają, nie? No to szczerze współczuję przygotowań. Jednak ja jestem za tym, żeby faktycznie takie kontrole się odbywały, bo czasami jest tak, że sklepy zapominają o tym, że ktoś się w ogóle kontroluje. Tak już nie mówmy o tym nawet, że panie w sklepach odzieżowych i tak dalej w ogóle nie znają praw konsumentów. Oczywiście nie zakładam, że wszystkie, ale większość, jak słyszę, to nie znają prawa konsumenckiego i mimo tego, że klient ma rację i mówi o tym, że ma rację, bo nieraz stoję w kolejce i słyszę, pani nie ma racji, ale się upiera tak, jakby była ministrem edukacji chociażby. Myślę, że warto popracować nad wiedzą i przedsiębiorców, bo to gdzieś też się przez lata pracy zaciera, wiecie, ludzie popadają w takie schematy i oni tak pracują, bo tak całe życie pracowali, a prawo się zmienia, lata się zmieniają, czasy się zmieniają i tutaj myślę, że warto by było już zamiast na
ten abonament telewizyjny wydawać, to może faktycznie na szkolenia przedsiębiorców z różnych dziedzin. Dlatego, że ja uważam, że rząd i przedsiębiorcy powinni ze sobą współpracować. A na razie mamy w Polsce tak, że rząd i przedsiębiorcy ze sobą walczą. I to jest chore, ja tego nie mogę zrozumieć. Bo rząd i przedsiębiorcy utrzymują tych, którzy biorą zasiłki. Znaczy rząd nie utrzymuje, rząd wydaje pieniądze przedsiębiorców i ludzi, którzy płacą podatki wysokie i w ogóle płacą podatki na tych, którzy tych podatków nie płacą, a hajs zgarniają. I zamiast rząd współpracować z przedsiębiorcami, ułatwiać im, dawać im możliwości rozwoju, zmniejszyć podatki, bo to, że oni mają podatki takie, no to że rachunki rosną zwykłemu Kowalskiemu, to przedsiębiorcy też rosną. I wiecie, to jest zamknięte koło, zamknięta fabryka, przez którą ciągle my mamy przechlapane. A rząd nie współpracuje z przedsiębiorcami na żadnej płaszczyźnie. I to jest dla mnie zaskakująco dziwne. Gdyby współpracowali, gdyby rząd robił wszystko, żeby przedsiębiorcom w Polsce było dobrze, to jeśli przedsiębiorcom w Polsce będzie dobrze, to i zwykłym Kowalskim też będzie dobrze. A jeśli rząd walczy z przedsiębiorcą, to walczy też zwykłym Kowalskim. Po co? Także, no, nie wiem, co wy o tym myślicie. Dajcie znać w komentarzu, czy rząd powinien walczyć z przedsiębiorcami, czy powinien się z nimi dogadywać, powinien iść z nimi pod rękę i pomagać przede wszystkim, żeby ich biznesy się rozrastały i żeby jak najwięcej podatków mogło wtedy dzięki temu trafiać do budżetu państwa, żeby było na nierobów. Czy jednak przedsiębiorcy to są źli ludzie, którzy powinni dostać po łapkach? Dajcie znać w komentarzu, czekam na wasze spostrzeżenia, a ja was buziam. Give me stuck as where you want because you know.